Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa w programie Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Komentarze, opinie na temat najważniejszych wydarzeń w tym tygodniu będą przedstawiać Państwu redaktorzy naszego dziennika, pani redaktor Katarzyna Orłowska-Popławska, witam Szczęść Boże. Szczęść Boże. I pan redaktor Artur Kowalski, witam Szczęść Boże. Szczęść Boże. W 33. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego ulicami Warszawy przeszedł marsz w obronie demokracji i wolności mediów. Marsz, który wywołał falę komentarzy. Prawu i Sprawiedliwości zarzucono, że podpala Polskę, zawłaszcza tragiczne rocznice w naszej historii. Sugerowano nawet, że w czasie manifestacji może dojść do zamieszek. Zamieszek nie było, a według organizatorów marsz zgromadził ponad 60 tysięcy osób. Dziesiątki tysięcy biało-czerwonych flag i biało-czerwonych róż. Marsz w obronie demokracji i wolności mediów zgromadził kilkadziesiąt tysięcy osób. Pan Antoni Złodygowic, koło Żywca, na pytanie dlaczego tu jest, odpowiada krótko. Obowiązek patriotyczny. Tegoroczny pochód to również obywatelski sprzeciw wobec skandalicznego przeprowadzenia wyborów. Powtórzyć wybory! Powtórzyć! Wobec naruszania wolności mediów i coraz śmielszego odchodzenia od demokratycznych standardów. 25 lat budujemy demokrację. Jaką demokrację? Cofamy się. Łzy się w oczach kręcą Polakom. Co oni robią z naszą Polską? Jarosław Kaczyński po raz kolejny podkreślił, że tegoroczne wybory zostały sfałszowane. To pochód tych, którzy chcą dobrej zmiany, mówił do zgromadzonych. Ten dzisiejszy dzień to nasze zwycięstwo. Bo ten dzień jest też zwycięstwem. Pokazuje, że się nie uda. Tak, zwyciężymy. I przyjdzie ta Polska, której chcemy, o której marzymy. Polska wolnych i równych Polaków. Przez ostatnie dni marsz wywoływał ostre komentarze oponentów Prawa i Sprawiedliwości. Słychać było głosy, że to próba podzielenia Polaków, czy wręcz podpalenia Polski. Obywatele mają prawo wyrażać swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się w Polsce, wskazywał prezes PiS. Będziemy organizować kolejne marsze. Będziemy zbierać podpisy pod projektem ustawy Uczciwe Wybory. A przede wszystkim będziemy pilnować przebiegu wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Właśnie skąd tak duże zdenerwowanie mediów mainstreamowych, opozycji tym marszem? Bo rzeczywiście te komentarze były czasami wręcz szokujące. Powiedziałabym, że z pewnego rodzaju taką irytacją, bardzo tak w sposób ostentacyjnie demonstrowaną, mieliśmy do czynienia już nawet wtedy w przypadku samej zapowiedzi tego marszu, nie czekając na nawet jego przebieg, tak? Gdy został oceniony, spozycjonowany, oceniony jako jakaś burda uliczna, chęć wywołania zamieszek, wojny domowej, prawda? I pogrożenia Polski w jakimś tam chaosie, bo tego rodzaju, no, w odmętach szaleństwa, tak? Czyli kontynuując myśl pana prezydenta, bo tego rodzaju słyszeliśmy określenia i oceny tego wydarzenia, no ono się oczywiście okazało się kompletnie rozbieżne z rzeczywistością. Czas pokazał, że było stosunkowo spokojnym przebiegającym demonstracją. No, to było do przewidzenia, że będzie spokojnie, bo Prawo i Sprawiedliwość nie organizuje po raz pierwszy marszu. Było tych manifestacji ale 13 grudnia już trzy wcześniej. Taka zapowiedź była jakby czystą, oczywistą kontynuacją tego, co usłyszeliśmy po wyborach samorządowych, po krachu systemu informatycznego, po tych licznych, prawda, naruszeniach wyborczych, no, wręcz na skalę masową, lawinową, prawda, to nie były jakieś incydentalne przypadki, tylko naprawdę skala tego była porażająca, więc trudno, jakby była to oczywista kontynuacja tej opowieści, że skoro nic się nie stało, mieliśmy do czynienia tylko z jakąś tam awarią systemu, notabene później się okazało, że cały system informatycznie trzeba było jednak wymienić, będzie w ogóle nowy system, tak? No to próba organizowania tego marszu jeszcze 13 grudnia, takiej daty, która jest Polakom generalnie znana, prawda? Jakby była oczywistą próbą zbagatelizowania tego problemu. Mhm. Panie doktorze? Strach ze strony rządzących to był przede wszystkim strach przeciwko podjęciu, kontynuowaniu tematu tego, co się stało podczas wyborów samorządowych. Na pewno ze strony rządzących, zresztą to, co słyszeliśmy także z wypowiedzi prezydenta Komorowskiego, czy też pani premier, nie leżało w ich interesie
to, aby dalej mówić o tym, o nieprawidłowościach przy wyborach. Tak, no to i strategia podejrzeń. Ale szanowni Państwo, jakie oddziaływanie na opinię publiczną ma taki marsz? Bo tutaj zresztą nawet sami organizatorzy mówili, że zapraszamy tych ludzi, zwłaszcza, którzy kandydowali, starali się o mandaty, byli zaangażowani w wybory, czyli to był taki marsz typowo partyjny, powiedzmy. Ale pozwala to pokazać, zjednoczyć tych ludzi, by zobaczyli, że nie tylko oni tak myślą, że coś podczas wyborów było nie tak. Z pewnością. Oczywiście okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która jest w stanie pod swoim szyldem zorganizować tak potężną manifestację. No bo to była naprawdę manifestacja na dużą skalę. Zgromadziła, tak jak usłyszeliśmy, prawie 60 tysięcy osób. Niektórzy nawet mówią, że więcej, ale to sami organizatorzy podali tyle. Natomiast, tak jak powiedział pan redaktor, ta cała opowieść mediów prorządowych i obozu rządowego dotycząca i tej daty, która rzekomo była niewłaściwa, chociaż nie widzę nic niestosownego w wyborze akurat tej daty, prawda? Bo już nikt rozsądnie myślący nie porównuje obecnego okresu ani prezydenta Komorowskiego do Wojciecha Jaruzelskiego, tak? To jest próba jakiegoś manewrowania tych ludzi na takich skierowaniach, na takie pozycje kompletnych oszołomów, tak? To nie o to chodziło. Natomiast dlaczego tak podchwycono bardzo chętnie tę narrację? Dlatego, to jak powiedział pan redaktor, że łatwiej było atakować PiS, proszę bardzo, mamy znów wariatów, którzy wychodzą na ulicy, nie wiadomo czego chcą, niż tłumaczyć się z błędów ewidentnych i jakby z niewytłumaczonych. Do dzisiaj przez łamach niemal wszystkich gazet, nawet tych takich, które powiedzmy sympatyzują gdzieś tam z tym obozem rządowym, przywijają się analizy, dlaczego, co się stało z wyborami. I ten temat tak szybko nie umrze. Natomiast o co pan pytał, czy znajdzie przełożenie w jakiś sposób, co ta manifestacja, co ta ilość tych ludzi na ulicach oznacza. Jedynym momentem, który to zweryfikuje, będą wybory i parlamentarne, no tak, tylko pytanie. No, nie chcemy podważać jakiegoś zaufania, no ale to zostało zaufanie podważone 16 listopada. No ale pytanie, jak te wybory, na ile one będą niestety wiarygodne? Myślę, że wiele osób sobie będzie zadawało pytanie. Ale tutaj dużo też zależy i dużo do powiedzenia będzie miała opozycja, tak? To naprawdę trzeba, to jest jakieś ogromne wyzwanie dla wszystkich partii opozycyjnych. Bo teraz już nie ma żartów. To trzeba przygotować. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział podczas marszu, że pilnujemy następnych wyborów, tylko że wybory miały być już chyba pilnowane. Tak. No i okazało się kompletną klapą. No miejmy nadzieję, że po tym doświadczeniu rzeczywiście nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale właściwie cała opozycja ma w tym interes, aby tych wyborów rzeczywiście dopilnować. Natomiast, szanowni Państwo, chciałem się zapytać o wystąpienie pani premier, właściwie dzień przed tym marszem, na konwencji Platformy Obywatelskiej, w której pani premier mówi, że no Jarosław Kaczyński nie będzie musiał nic podpisywać i po marszu wróci do domu spokojnie i tak dalej. Ja nie wiem, co to za sugestia była? Ja nie wiem, ja bym sama chętnie wysłuchała wyjaśnień pani premier. Nie wiem, czy to był jej autorski pomysł, czy to była podpowiedź zespinowana przez któregoś z jej doradców. Nie jest to pierwsza, mówiąc delikatnie, dziwaczna wypowiedź pani premier. Przypomnę jej, prawda, żenujące wpadki podczas prezentacji swojej ekipy i tak dalej. Natomiast to jest zdecydowanie, jakby ja tej sugestii do końca nie jestem w stanie zrozumieć. Z czym się pani ta sugestia skojarzy? Z czym się kojarzy? Że ja to odebrałam w ten sposób, tak to interpretuję, że Jarosław Kaczyński ma ten luksus, że może sobie wyprowadzić ludzi na ulicę, może mówić co chce, nawet jeśli to są jakieś kosmiczne bzdury, a i tak nie poniesie tego żadnych konsekwencji, tak? To w pewnym sensie można nawet odebrać jako nawet swego rodzaju groźbę taką, tak? No bo wiemy, czym były lojalki, tak? Czyli w ogóle jakby analogia historycznie w ogóle nie trafiona i nie wiem, czy można to złożyć tylko na karb, jak powiedziałam, jakichś kompletnie nieprzemyślanych, niezbornych wypowiedzi pani Ewy Kopacz, pani premier, czy to miało po prostu ugruntować takie przekonanie wśród ludzi, którzy słuchali tego wystąpienia i dziennikarzy, którzy później to przecież komentowali, że Jarosław Kaczyński, lider opozycji, jest osobą kompletnie nieodpowiedzialną. Znaczy, ja miałem skojarzenie bardzo proste,
bo kiedy usłyszałem tę wypowiedź, no tak, uznałem, że premier sugeruje, że Jarosław Kaczyński podpisał jakąś lojalkę, bo była taka historia swego czasu, ale to była, wszyscy potwierdzili, że to jest fałszywka po prostu. To jest wyjaśniona sprawa. No, ale że premier do tego nawiązywała, no przecież to już gra jest... Myślę, że pani premier miałaby sama kłopoty z wytłumaczeniem tej swojej wypowiedzi. Niestety nie jest to dobry prognostyk. Nie dopytywano, dziennikarze nie dopytywali o to. Oto pani premier, zwłaszcza ci dziennikarze z mediów rządowych. Aluzja jakaś została rzucona. Mhm. Też można by zapytać, co w latach 80. pani premier robiła. Dokładnie. No tak, właśnie mogłaby też się wytłumaczyć ze swojej przeszłości. Szanowni Państwo, przejdźmy do kolejnego tematu, który właściwie już żyje drugi, jak nie trzeci tydzień w mediach i wśród opinii publicznej. Czy prokuratura wznowi postępowanie dotyczące kilometrówki Radosława Sikorskiego? Sprawa pieniędzy pobranych z Sejmu na wyjazdy byłego szefa dyplomacji, a dziś marszałka Sejmu, prywatnym samochodem, została zakończona przedwcześnie, uważa prokurator generalny i sugeruje prokuraturze wznowienie postępowania. Ale to tylko sugestia, której prokurator okręgowy nie musi brać pod uwagę. Sprawą Radosława Sikorskiego prokuratura zajmuje się już ponad rok. Wówczas to poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na wydawanie przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych pieniędzy z biura poselskiego na przejazdy samochodem, mimo że dysponował rządową limuzyną. Śledczy odmówili jednak wszczęcia postępowania. Prokurator generalny tę sprawę widzi jednak inaczej. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego prokurator Seremet skrytykował decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. Uznał, że ta decyzja jest decyzją przedwczesną, stąd rekomenduję Warszawskiej Prokuraturze Okręgowej ponowne zajęcie się tą sprawą. Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, podkreśla, że stanowisko prokuratora generalnego nie jest wiążące. Nie ma to jakby decydującego znaczenia formalnie, z formalnego punktu widzenia. Natomiast rzeczywiście, jeżeli prokurator uzna tą argumentację za zasadną, to może to spowodować podjęcie na nowo postępowania. Kluczowe wydają się jednak dokumenty będące w gestii Biura Ochrony Rządu, o których udostępnienie prokuratura zwróciła się dopiero teraz. Zwrócono się także o przekazanie dokumentacji dotyczącej wynajęcia pałacyku Ministerstwa Obrony w celu urządzenia imprezy urodzinowej dla ministra Sikorskiego. Sprawy nie ma, bo decyzje prokuratury prowadzącej postępowanie nie zmieniły się, mówi Marcin Krewiński z Platformy Obywatelskiej. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych podstaw, aby uznawać, że sytuacja się zmieniła. Okazuje się jednak, że prokuratura powinna dokładniej sprawdzić nie tylko, czy eks-minister Sikorski rzeczywiście jeździł prywatnym samochodem zamiast limuzyną w obstawie BOR, ale także skąd brał pieniądze na paliwo dla prywatnego wozu. Nie rozdzielił swojej pracy jako parlamentarzysty od swojej pracy jako kandydata na posła w przyszłej kadencji. Po tej rekomendacji prokuratora generalnego, jak zmieniła się Państwa zdaniem sytuacja marszałka Sejmu, jeśli chodzi oczywiście o te pieniądze pobrane z Kancelarii Sejmu? Sytuacja jest taka, jaka była, ale niezależnie od tej decyzji prokuratora generalnego odnośnie tej sprawy, w której podjął interwencję, prokuratura okręgowa w Warszawie już podjęła śledztwo w sprawie kilometrówki Sikorskiego, a także 10 innych posłów, więc w tym momencie z innych doniesień. W tym momencie mamy sprawę już nie tylko kilometrówki Radosława Sikorskiego, ale mamy sprawę 11 posłów, w tym pokaźna reprezentacja posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiem tak, że klimat polityczny, a zwłaszcza klimat wewnątrzpartyjny w Platformie Obywatelskiej sprzyja temu, żeby tę sprawę podjąć, tak? Mam wrażenie, że oczywiście prokurator generalny, który w sensie obserwuje to, co się dzieje, wyczuł to, tak? Że po tej aferze z wywiadem dla portalu Politico wiadomo, że część polityków Platformy Obywatelskiej liczyła na to, że jednak Sikorski się wycofa, że się wycofa. Tak się nie stało. Ośmieszył Platformę, ośmieszył premiera bardzo poważnie. I jego akcje nigdy nie były w Platformie bardzo mocne, ponieważ to jest outsider polityczny. No, ale po kolei go wszyscy posłowie bronią przed kamerami. Tak, bronią go dlatego, że po co mają go atakować, skoro za chwilę okaże się, że będą musieli mu współczuć, ponieważ zostanie zmienione śledztwo ze statusu w sprawie naprzeciwko na przykład, tak? Więc
jakby nie muszą sobie tych rąk krytyką kolegi partyjnego brudzić, ponieważ może to za nich uczynić prokuratura i będzie to nawet dla nich bardziej eleganckie wyjście, tak? Natomiast no, nie wyobrażam sobie, że ktoś z Platformy, to nie są też tego pokroju ludzie. No, ja nawet nie mówię o Stefanie Siełowskim, który nawet gdyby tam się okazało, że jest sprawa, nawet jeśli się okazuje, że sprawa jest oczywista, to on po prostu klapki na oczy i nie widzi tego. Ale no, myślę, że pan Radosław Sikorski będzie miał jednak sporo problemów. A jak państwo oceniacie to wszczęcie postępowania w sprawie 11 posłów? Bo tam według tych przekazów medialnych czasami były takie sytuacje, że prokuratura będzie badała taką sytuację, kiedy to poseł pobierał kilometrówkę, a nie miał własnego samochodu. To jest raczej próba takiego rozwodnienia sprawy marszałka Sikorskiego. W tym momencie mamy nie tylko sprawę Sikorskiego, mamy sprawę także posłów opozycji. Być może pan marszałek wraz ze swoim pełnomocnikiem liczą, że posłowie opozycji nie będą tak dociekliwi w drążeniu sprawy, kiedy publicznie, sami będą mieć sprawę. Tak. Ale jest kwestia używania, pobierania tych pieniędzy za kilometrówkę przez posłów, którzy nie mają własnego samochodu. Jeszcze są instytucje takie, umowy korzystania samochodu. W ten sposób też posłowie korzystają. Przecież poseł, jeśli na przykład któryś z posłów nie ma prawa jazdy, nie ma własnego auta, no musi dotrzeć chociażby na spotkanie z wyborcami w swoim okręgu. Wiadomo, że PKP nie wszędzie dojeżdża i inne środki komunikacji też zawodzą, więc, ale to jest też przyjęte normalnie w wielu firmach, że jeśli na przykład pracownik korzysta nie ze własnego auta, tylko pożyczy albo wynajmie kierowcę, więc też mu przysługuje jest to oczywiście sprawa doprecyzowania tych przepisów, żeby nie było niejasności i aby możliwość wykorzystywania tych pieniędzy nie była nadużywana przez posłów. Natomiast przy tej okazji wokół marszałka Sikorskiego pojawiają się co chwila jakieś takie oto sytuacje. Teraz okazuje się, że wynają pałacyk w Helenowie pod Warszawą należący do MON-u. Też tam zostało wszczęte postępowanie. Tak, ale MON pokazał faktury, które zapłacił Sikorski z własnych pieniędzy, 14 tysięcy złotych. Zobaczymy, jak to się skończy postępowanie w prokuraturze, jakie będzie miało finał. Na pewno te czarne chmury, które się zebrały nad Sikorskim, nie są przypadkowe. To jest oczywiste, że nie jest to przypadek. Tak jak pan redaktor powiedział, próba manewrowania też innych posłów. Na pewno część z nich nie jest oczywiście bez winy. No tak. Wiadomo, o kim tutaj mówimy, tak? Ale no, dużo światła na tę sprawę rzucą też dokumenty Biura Ochrony Rządu. Dlatego być może Sikorski liczył na to, że te dokumenty nigdy nie zostaną, prawda, ujawnione. Zobaczymy, co tam będzie. Ale gdyby pan marszałek miał pokrycie w papierach na przejechanie tych kilometrów, to zapewne by już pokazał. No na pewno, to nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast właśnie a propos tych posłów trzech, którzy urządzili sobie wyprawę do Madrytu, zadeklarowali, że zwrócą te pieniądze. No ale są przecież niewinni. Wszystko było zgodnie z przepisami. To ja nie rozumiem. Czyli co, rozumiem, że stracili członkostwo w partii, stracili honor, stracili coś na swoim wizerunku publicznym, teraz jeszcze pieniądze stracą, tak? Ale wcześniej zapewniali, że wszystko było w porządku. Może trzeba było od razu podjąć taką decyzję. No ale tak, są niewinni. Właśnie, ale ta konferencja w zeszłym tygodniu, co prawda, w jaki sposób państwa przekonała do tego, że postąpili Panie redaktorze, nie przekonuje mnie tłumaczenie jednego z posłów, z uczestników tej eskapady, że nie uczestniczyli oficjalnie od początku do końca w posiedzeniu Rady, ponieważ w kuluarach, jak to się wyrazili, zajmowali się minimalizowaniem wpływów Rosji. I to w bardzo ważnej sprawie. Bardzo ważnej sprawie. I że tak zabiegali o zwrot wraku Tupolewa. Naprawdę nie przekonuje mnie to. Lepiej było, trzeba spuścić było zasłonę milczenia nad tą sprawą i nie organizować konferencji. Ale skąd takie przekonanie, że dziennikarze nie będą pytać, że ta historia no, nie ma logicznego ciągu?
Dziennikarze pytali, ci, którzy chcieli wierzyć w ich niewinność, to nadal pewnie będą wierzyć, że padli ofiarą manipulacji. Ci, którzy są przekonani, że po prostu to jest zwykła szajka, powiedzmy, cwaniaków, która wykorzystała publiczny grosz, no, to nadal przy tym też zostaną. Natomiast no, ja czytając te tłumaczenia, czy słuchając tych relacji, naprawdę one nie są przekonujące. Mhm. Szanowni Państwo, teraz kolejny temat, kolejne wydarzenie, właściwie historyczne wydarzenie. Mianowicie wczoraj prezydent Bronisław Komorowski zeznawał przed sądem w procesie dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i byłego funkcjonariusza WSI Aleksandra L., którzy są oskarżeni o płatną protekcję przy weryfikacji funkcjonariuszy WSI. Sąd odmówił operatorom telewizji Trwam przyznania karty wstępu na rozprawę. Nie mogliśmy więc zarejestrować ani dźwięku, ani obrazu. Taką możliwość miały stacje Polsat, TVN oraz TVP. Bronisław Komorowski jest jednym z najważniejszych świadków w sprawie, którą nazwano aferą marszałkowską. To do niego jako do marszałka Sejmu w 2007 roku zgłosił się Aleksander L., były funkcjonariusz WSI, z informacją, że może mieć dojście do ściśle tajnego aneksu z weryfikacji WSI. Aneks w tym czasie był zdeponowany u prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bronisław Komorowski miał wyrazić zainteresowanie dokumentem. Sprawa trafiła do organów ścigania. Jednym z oskarżonych został dziennikarz Wojciech Sumliński, który miał pośredniczyć w handlu aneksem. Dziennikarz mówi o prowokacji służb specjalnych. Wojciech Sumliński pytał Bronisława Komorowskiego o to, dlaczego zainteresował się aneksem. Prezydent odpowiedział, że wyraził zainteresowanie, aby nie zerwać sprawy, aż się wyjaśni intencja, czy jest ona groźna dla bezpieczeństwa państwa. Na wiele pytań dziennikarza prezydent odpowiadał: nie pamiętam. Przesłuchanie odbyło się w jednej z sal Pałacu Prezydenckiego. Fragmenty transmitowała stacja Polsat News. Niestety nasza telewizja nie otrzymała karty wstępu do sektora dla kamer telewizyjnych. Nie mogliśmy więc zarejestrować tego, co działo się na rozprawie. Była to decyzja prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli. Sąd nie podał nam powodu, dlaczego nasza stacja nie otrzymała kart wstępu dla operatora kamery. No właśnie, jak pani redaktor ocenia te zeznania? No pani nie była na procesie, był dziennikarz naszego dziennika, mógł słuchać też, dziennikarz telewizji naszej też mógł być, ale kamery nie mogliśmy tam wstawić. Pani redaktor, jak pani te zeznania ocenia? Panie redaktorze, zanim na pańskie pytanie odpowiem, to tutaj są jakby dwa aspekty tej sprawy. Pierwszy jest taki techniczny, który też został poruszony w tym materiale, mianowicie pewnego rodzaju ścisłej selekcji i doborze dziennikarzy i osób, które mogły uczestniczyć w tym przesłuchaniu. Oczywiście ja tej sytuacji nie rozumiem, dlatego że prezydent, jako głowa państwa, zeznający w tak ważnej, tak szalenie ważnej sprawie, powinien być zainteresowany tym, żeby po pierwsze jak najwięcej osób mogło usłyszeć jego wyjaśnienia i żeby jego wyjaśnienia były jak najbardziej klarowne i przemawiające do jak najszerszej ilości osób, tak? Stało się niestety inaczej, bo tak jak słyszeliśmy, nie tylko Telewizja Trwam miała ograniczenia w wejściu na salę, my też dostaliśmy do wyboru albo dziennikarz piszący, albo osoba rejestrująca obraz, więc też musieliśmy dokonać pewnego wyboru, ale dzisiaj okazało się, że to są takie kuluarowe wiadomości przekazywane sobie przez samych posłów Platformy Obywatelskiej, że to była swego rodzaju ustawka między Pałacem a szefem Krajowej Rady, który negocjował w imieniu Pałacu Prezydenckiego sposób relacjonowania tego przesłuchania. Stąd taka ograniczona ilość dziennikarzy, stąd ten limit. I druga rzecz, stąd też taki sposób prezentowania tego przesłuchania nawet przez te stacje, które miały taką możliwość, bo no to jest kompletnie niezrozumiałe. Jeżeli mamy najważniejsze wydarzenie dnia, czyli zeznania prezydenta w sprawie, w której wiemy, że wcześniej składał sprzeczne, wewnętrzne, wzajemnie wykluczające się zeznania, tak? Wczoraj zasłonił się kompletną niepamięcią. No, jest to bardzo mało przekonujące, że osoba, do której przychodzą byli funkcjonariusze Policji Służb Specjalnych i to wojskowych, w takiej sprawie nawet nie sporządziła sobie z tego żadnej notatki, po pierwsze.
A po drugie, tego nie pamięta. To nie jest przecież spotkanie, przepraszam za określenie, ale z panią Jadzią gdzieś na ulicy, tak? W ramach jakiejś tam uroczystości, czy nie wiem, gdzieś przechodził, ktoś go zaczepił. Tylko to jest sprawa, w której w jego interesie leżało jej wyjaśnienie. A okazało się, że jakby co, to jest regres, tak? Bo zamiast wyjaśnień usłyszeliśmy zapewnienie, nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. I jeszcze a propos transmisji, te transmisje były znikome. To znaczy, że niewielkie fragmenty były na żywo pokazywane na antenie. To były mikroskopijne fragmenty. Znacznie więcej czasu media poświęcały zupełnie drugo- czy trzeciorzędnym sprawom, epatując naprawdę sałatką w Sejmie, czy powiedzmy zbrodnią, prawda, jakąś tam. Natomiast wydarzenie, które było najważniejszym wydarzeniem tego dnia, zupełnie nie dostało właściwej oprawy. My zwróciliśmy się do prezesa sądu dla Warszawy Woli o możliwość zainstalowania kamery i o kartę wstępu dla operatora. Poinformowano nas w sekretariacie, że tylko 6 osób może być w sektorze rejestrującym dźwięk i obraz. No i nas nie uwzględniono, nie wiem jakie były kryteria, bo sekretarz, pracownik sądu nie raczył nas poinformować, powiedział, że to jest decyzja pana prezesa. Wychodzi na to, że aby dokonać transmisji przesłuchania prezydenta, to dziennikarz musi wyjąć własną komórkę i nadawać transmisję przez komórkę. No, tak wygląda wolność mediów, której patronuje prezydent Komorowski. Oczywiście nie, to nie jest tak, że w Pałacu Prezydenckim, nawet jeśli chciał zeznawać w Pałacu Prezydenckim, bo to jest jeszcze inna w ogóle historia, tak, nic by się nie stało, gdyby przyjechał normalnie do sądu, tak, i zeznawał w sądzie, ale jeżeli już zapadła taka decyzja, że sąd przyjeżdża do Pałacu i jest przesłuchiwany w Pałacu Prezydenckim, to tam jest, zapewniam pana, mnóstwo sal, które zapewniłyby obsługę wszystkim zainteresowanym dziennikarzom, oczywiście, tym bardziej, że to leżało w interesie publicznym, w interesie społecznym. Ale widocznie była zapotrzebowanie na ograniczenie tej informacji. Jaki tak powód tego jest, tego nie wiemy. Natomiast sama sprawa, bo ona jest skomplikowana, prawda? Tutaj jest oskarżony dziennikarz, jest oskarżony były współfunkcjonariusz WSI. No ma tajemnicze zgony na przyjęciu zgody, w trakcie bankietu, prawda, pułkownika Tobiasza. Pan redaktor Sumiński mówi, że został wmanewrowany przez służby specjalne w tę sprawę, bo tam jest też mowa o tym, że ten były funkcjonariusz WSI Aleksander L. i też pan Tobiasz, pan Leszek Tobiasz, były funkcjonariusz WSI, który już nie żyje, mieli zaoferować wówczas marszałkowi sprzedaż aneksu do raportu o weryfikacji WSI. I to miało pochodzić z komisji weryfikacyjnych od osób zaangażowanych, więc cała operacja, później było też przeszukanie w mieszkaniach, w domach członków tej komisji. Więc ja nie rozumiem, jak prezydent czy ówczesny marszałek, do którego ktoś przychodzi z taką propozycją, w zasadzie o tej propozycji później zapomina, nie pamięta, przecież to powinno być przedmiotem dochodzenia prokuratora już wtedy na etapie z jego zawiadomienia, tak, że ktoś przyszedł z taką propozycją do mnie. Dobry, prezydent mówi, że zawiadomił ABW. Od prezydenta to nawet się nie dowiedzieliśmy podczas tego przesłuchania, czy ten raport, czy ten aneks przeczytał, czy nie, bo podobno nie właśnie. Tak, ale mówi, że oświadczył, że miał możliwość dostępu do tego, więc nie potrzebował, ale właśnie czy wtedy miał możliwość dostępu, bo wtedy tylko miał prezydent Kaczyński. No tak, ale panie doktorze, jeżeli pan prezydent twierdzi, że nawet ta utajniona ma być informacja, czy on ten raport przeczytał, czy nie, no to o czym w ogóle mówimy, tak? No tak, rzeczywiście to są, no niestety, to jest niepokojąca sytuacja, kiedy jest taka cenzura na przekazy medialne ze strony władzy. Sprawa jest tym bardziej trudna, że część tego materiału, sprawa jest zbudowana na materiale, który jest częściowo utajniony, tak, z oczywistych względów, więc jakby już to, tutaj jest pewna bariera, pewne sito i budowanie, konstruowanie kolejnych naprawdę sprawa jeszcze bardziej gmatwa. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wizytę w studiu, za rozmowę. No, nie zdążyliśmy omówić jeszcze jednego tematu, mianowicie wczorajszej konferencji prasowej prezydenta Władimira Putina. To jest raz do roku taka konferencja organizowana dla dziennikarzy, ale też wybranych dziennikarzy. Tak, nie wszyscy dziennikarze mogą wejść i nie wszyscy dziennikarze... Ale wszyscy są zadowoleni po tej konferencji. Nie wszyscy dziennikarze mogą zadać pytanie. Niestety może i do tego tematu wrócimy następnym razem. Bardzo Państwu dziękuję. Naszymi gośćmi dzisiejszego wieczoru były pani redaktor Katarzyna Orłowska-Popławska. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. I pan redaktor Artur Kowalski. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję.